odcinkowy pomiar prędkości, a to trzeba być skurwysynem, żeby wprowadzić odcinkowy pomiar prędkości. I tutaj z tyłu pan jakimś samochodem wielkim mnie tu kurczę najeżdżał, jak zobaczył odcinkowy pomiar prędkości, tak i od razu został z tyłu. No bo trzeba by było zapłacić 50 zł mandatu, a tu jak to 50 zł Janusz zapłaci? Janusz będzie teraz jechał za tirem, aż mu szybę wybije kamień, a tam gówno ten pomiar odcinkowy prędkości jest, postawili tak tablicę i tam koło dupy to mają. No i został Janusz, został daleko hen. Tu kolejny mistrz, gdyby nie było pomiaru, przypuszczam, że dopiero by dawał zresztą, ale jak jest pomiar, o, jaki dumny, mówię, o jedź stary, zaraz cię to kurwa zręczę zrobię. Albo przed końcówką pomiaru zatrzymam się na 2 minuty na środku drogi. A kto będzie trąbił, powiem: dzień dobry, jestem Janusz i właśnie się dowiedziałem, że jest odcinkowy pomiar. Pas pusty, wolny. No co oni tak karnie jadą, a to karnie jadą, kurwa, bo już bacik nad Polaczkiem jest. Jak nie ma bacika nad łbem, to się pierdolę w główce. Bacik jest. To już wszyscy wiedzą, co mają robić. Nagle. Przejeżdżają przez zachodnią granicę i wszyscy wiedzą, jak mają jeździć. I nie ma, ciężarówki się nie wyprzedzają. Ani nic. Jadą w jednym rządku. Jeden za drugim, jak trzeba. A tylko granica i już. Hulaj dusza piekła nie ma. Jeździć, biedę i jechać. O, ten też nie ma siły jechać? Naprawdę? Ja to tylko ja mam szybki samochód? Ten tu się tak przestraszył tym białym samochodem, że ten chłopak tą ciężarówką za nim kurwicy dostaje. Ten przecież już jest, ale to widać od razu, kurwa. No ciaśniutko. To widać od razu, ja widzę od razu, jak tam ktoś ma kasiorę.